otwarcie filmu, otwarcie poszukiwań i co? Pierwszy sygnał. I masz silber grosza. Pomału zaczynają nam się pokazywać tutaj już piękne napisy. Spójrzcie, jak ładnie wygląda ten element. Metal detecting. Metal detecting, mówi Ewelinka. Metal i detecting, tak jest, a to jest stare jakieś naczynie. Zobacz, to jest to miejsce, to jest ta karczma, na którą będziemy jechać w okolicach Jerzwałdu, na skrzyżowaniu dróg. To jest to miejsce, o którym mówią, że tam podczas poszukiwań wychodzi wiele fajnych rzeczy. No, to jest takie owiane legendą miejsce, ta karczma w sumie nad jeziorem jeziora, gdzie wychodzi pełno skarbów. Pojedziemy w to miejsce i sami się przekonamy. Bądźcie z nami. Miejsce te, zobaczcie, ulokowane jest w okolicach miejscowości Gierzwalde, dzisiejszy Jerzwałd, na skrzyżowaniu oto takich dróg. Siemiany, Susz, Jerzwałd. Karczma ulokowana była na wysokości jeziora Jeziorak i nosiła nazwę wtedy Wirtshaus, czyli gospoda Einhenhlaub, coś takiego, to jest gospoda pod dębem. Idealne miejsce do poszukiwań. Skrzyżowanie dróg, karczma, rozlewisko. Tosiu, ciebie nie możemy zabrać, przykro nam. Hania w przedszkolu, ty musisz pilnować domku. Do zobaczenia za parę godzin. Dojechaliśmy już na miejsce naszych poszukiwań. Natomiast zanim wejdziemy w miejsce, gdzie stała karczma, chciałem wam stworzyć takie wyobrażenie, jak to miejsce wyglądało wcześniej i jak ono wygląda dzisiaj. Jak wygląda dzisiaj, widzicie za mną. Natomiast zobaczcie, przygotowałem też dla was taką kartę przedwojenną z budynkiem, który tutaj stał, która ta karta da wam wyobrażenie, gdzie będziemy szukać naszych skarbów. Otwarcie filmu, otwarcie poszukiwań i co? Pierwszy sygnał. I masz silber grosza. Patrzyłem na ciebie z góry i obserwowałem, wiesz, reakcję jak zobaczyłaś. No nie spodziewałam się, że tak tu przy samym... Przytrzymaj, pokażemy widzom. Przy samym wejściu. Przytrzymaj, pokażemy widzom tą twoją monetę jak wygląda. Radość bezcenna, co? No zobacz, zdążyłam wejść. Przy samej drodze, zobaczcie. A weź drugą stronę. Się ręce trzęsą. Pokaż teraz drugą stronę. No ci się trzęsą. Poczekaj, bo ja nie widzę, co to jest. A no silber groszen. Jeden silber grosz. Także gratuluję. Dziękuję. A tak w ogóle, to muszę wam powiedzieć, że to jest najszybciej w historii naszych poszukiwań znaleziona moneta. Bo jest wejście do lasu, odpalenie wykrywacza i od razu... Sreberko, srebrna moneta. Teraz ty do boju, Krzysztof. Oddaliłem się od Ewelinki, zszedłem niżej pod dawniejsze lustro wody. Teraz tutaj są za mną bagniska. Znalazłem kilka oto takich blaszek cynkowych, które mogą potwierdzić, że stał tu dom, bo mogły być z poszycia dachowego lub jakiś obić drewna. No i taki oto krążek, zobaczcie. Na pierwszy rzut oka jest to na pewno opisany krążek, zaraz go przeczyszczę. Zobaczymy, co mieści się pod tym piachem. Pomału zaczynają nam się pokazywać tutaj już piękne napisy. Spójrzcie, jak ładnie wygląda ten element z napisem Gut mi uns. Jak myślicie? Od czego to było? Druga strona jeszcze. Też już jest dosyć ładnie zachowana. Druga strona. Przeczyścimy. O. Jest to piękna nakładka od klamry wojskowej z sentencją
Bóg z nami. Szkoda, że nie ma całej klamry, tylko ta nakładka. Pewnie ta część metalowa gdzieś tutaj leży w pobliżu. Pokręcę się, zobaczę, może uda się znaleźć. A ciekawe, co u mojej Ewelinki. Nie odpuszczasz tego miejsca przy drodze? Nie, no bo wychodzi. Guziczek. Plomba, ale jeszcze chyba coś mam. Coś masz? To szukaj w magicznej torebce. Mam tak zmarznięte ręce. No jest chłodno. Nie da się nie odczuć tego. Czekaj, jest blisko 0 stopni. To nie. Masz tam nawalone w tej torbie. A gdzie mój silver grosz? Silver grosza wcześniej. A mam, dobra. Pudełko zaraz go włożymy. Jeszcze jeden guzik. Jeszcze. No. Także widzisz, widziałem sporo dołków, ktoś tutaj chodził, ale miejsce nieprzeszukane. Ta kaczma jednak ściąga sporo ludzi. No tu akurat przy brzegu jest bardzo dużo śmieci, ale jak widzicie, warto chodzić. Sprzęt daje radę. Daje. To jest sprzęt stworzony na śmieci. I jeszcze mam tutaj, odłożyłam sobie taką dużą tę podkowę. Podkowa musi być na poszukiwaniach, czyli szczęście mam. Zobaczcie, tutaj w miejscu, gdzie stała ta kaczma, nawet została postawiona tablica pamiątkowa. I to był zajazd Hermana Petraszewskiego. Z prawej strony na zdjęciu prywatne mieszkanie. Lewa część budynku to duża sala, coś w rodzaju gospody. Najczęstszymi gośćmi zajazdu byli wracający z pracy robotnicy leśni. O tej podkowie Ewelinka mówi. Niech ona leży i czeka. Będziemy wracać, to ją weźmiemy. Zabłyszczała się moneta. Myślałem, że to jakieś sreberko. A to jedno złotóweczka z okresu. Nie tylko u ciebie się zabłyszczało. PRL-u. Co ci się błyszczy? U mnie też się błyszczy. Między drzewkami się przemknę. Nie będziesz widział z tej strony. Pyk, pyk, pyk. Patrz, widzisz tu? Nie widzę. Daj, pokaż, kamerę. Masz kamerę. Nie widzisz? Widzicie tutaj? No jest coś. Coś? Jaka cisza i skupienie. Cisza, spokój. To jest złotówka? Jo. Ale niemiecka złotówka. 50 pfenigów. A laminiowe też. 50 pfenigów. 50? Mhm. Czekaj, o. 50. A zobacz. Rok? Zaraz zobaczymy. Kto kopiował od kogo monety? Która lepsza? Nasza, bo cięższa. Złotówka, zobacz. A który rocznik? 1921 rok. Jedna koło drugiej. 1921, a teraz mamy... Tam kopał Krzysiu. A teraz mamy 2023 rok. To można wyliczyć sobie, jaka różnica jest długości czasu, a monety znalezione od siebie ile? 6 metrów 7. Nawarstwienie, czyli ta wcześniejsza epoka, gdzie stała tu kaczma. No i my Polacy się tutaj kręciliśmy i ktoś z chłopaków zgubił. W którym roku? W 86. Tą oto złotówkę. O tak. A Ewelinki znajdka to je tu. Czyli kolejny dowód na to, że stała tutaj kaczma. A blisko drogi, jak widzicie, sporo rzeczy wychodzi. Dlaczego blisko drogi? No bo kontakt, droga, kaczma, to był najbliższy odcinek człowieka, który musiał pokonać. Tam setki czy tysiące osób wchodziły i zawsze ktoś coś zgubił. Na pewno była tu kaczma. Kawałek łyżki. Łyżki. Wyobraź sobie, że ktoś tą łyżką jadł obiad. Jak myślicie, czy to była kobieta, czy mężczyzna? A wiesz, że ja takie, jak coś znajdę, to sobie wyobrażam różne rzeczy? Można sobie to wyobrazić. No leży sobie łyżka, leżą monety. Kto nosił? No powiedzmy, do kaczmy przychodzili głównie mężczyźni, ale łyżką mógł jeść każdy. Kobieta, mężczyzna, dziecko. Jak myślicie, kto nią jadł? Metal detecting. Metal detecting, mówi Ewelinka. Metal i detecting, tak jest. A to jest
stare jakieś naczynie, jakiś garnczek, który służył właśnie w tej oto karczmie. To są pozostałości. Albo ktoś z chłopaków wykopał i zostawił, albo po prostu od tak naturalnie to tu zostało po zburzeniu budynku, spaleniu przez Sowietów. Jest sygnał. Jest. Co to może być? Coś małego. Ja to widzę. Nie wiem, co to jest. Guzik, ale czymś pokryty. Jak propointer walczy z tym sygnałem. Nie ma jak to gareciaki. Guzik. Zobacz, z tej strony widać jest oczko. A z tej strony podrzewiało. Dlatego miałem taki sygnał. Taki ni to na żelazo, ni to na kolor. Wykrywacz odpowiednio zareagował, no bo zobaczył w ziemi żelazno-mosiężny guzik. Tak oddziałają właśnie wykrywacze metali. Ty jesteś chodzącą reklamą, tak? Odkrywcy historii. Moja ulubiona kurtka. Zrobimy jakieś nowe kurteczki sobie na sezon. Takich tych blaszek, to już powtarzam drugi raz, jest tutaj bardzo dużo. Zobaczymy, co ty kopniesz. No, ale jesteśmy faktycznie centralnie w miejscu, gdzie była ta karczma. Jak wrażenia? Bardzo ciekawe miejsce. Czasu mało. Tradycyjnie. Jak zawsze. Ale na pewno tu powrócimy jeszcze. I to nie raz, bo miejsce naprawdę ciekawe. Coś... Tu gdzieś... Szaleje ci sygnał. O! Kurkaczaczki. Co? Weź, ty rozwalasz system dzisiaj. Naprawdę? A to przez tą podkowę. Przez podkowę. Nie przez podkowę, bo co znalazłaś wychodząc ze sklepu? Złotóweczkę znalazłam, jak wychodziliśmy ze sklepu. A to jest? Zobacz, jakie jakaś, piękne. To jest ozdoba? Posrebrzana ozdoba. Piękne. Ale naprawdę mam dzisiaj fuksa. Idziesz? Teraz się zastanawiam, czy ten film, który nagrywamy, pokażemy, bo miejscówka jest naprawdę mega. Ściągniemy masę poszukiwaczy i turystów w to miejsce. Teraz ja nie wiem, czy ja bym do domu chciała wracać. A my mamy tu pozwolenie na to, wiesz, oficjalnie w ja to dokumentach. Wiem, czy inni to wiedzą. I możemy sobie tutaj chodzić często. Ale piękne. Jak myślisz, od czego to może być? Nie wiem. Część od czegoś. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, srebrna, na pewno to srebrna, nie dotykam ci jeszcze tego. Część ozdoby, jakiejś przypinki, cholera wie. Ale moje szczęście. Gratki. Dzięki. Ale a naprawdę... tu pomału czas się zwijać, a tu zobacz, weź. Zaczynają rzeczy wychodzić. To ja tu zostanę, ty pojedziesz. A nie, trzeba z przedszkola odebrać. A faktycznie, zapomniałam. Widzisz, już nawet zapomniałam, że dziecko trzeba z przedszkola odebrać. Ale naprawdę ładne. Działając dalej przy tym samym dołku, przy którym wyszła mi ta ozdoba, znalazłam jeszcze inne części, prawdopodobnie od tej ozdoby. Ale niestety musimy się już zbierać do domku. Resztę doszukam, jak wrócimy. No i właśnie trzeba wracać do obowiązków, do naszej tak, pracy. Tak, będziemy za pół godziny. A w tym miejscu koło karczmy była taka polanka i tutaj osoby, które przyjeżdżały konno, zostawiały sobie koniki. Tu był ciek wodny, patrz tam. To jezioro płaskie połączone z jeziorakiem. Tęskno mi za latem. A pamiętasz, jak pływaliśmy w zeszłym roku w wakacje? Na czym to było? Na łódce? Na łódce. Nie. Łódka to była? Ku przygodzie, a teraz zaczynamy rejs po jezioraku. Oczywiście, że pamiętam, jak tutaj podpływaliśmy. Przecież to miejsce jest tak atrakcyjne, że nie sposób tutaj nie być.
Zziębnięte palce. Zimno jest, zimno. Jest zima, to jest i zimno. A gdzie tak tata długo jest? Nie słyszę. Gdzie jest tak długo tata? Tata gdzie jest? Pracy. Mam nagrać moją salę? Nie, z twojej sali nie mogę nagrywać, bo tam jest dużo innych dzieci. Ale mi chodzi ten. Zaraz pokażemy wszystkim. Parter. Twój rysunek, który dzisiaj zrobiłaś i wisi na korytarzu. Parter tu cały? Parter? Pokażę. To jest rysunek, portret babci i dziadka, który namalowała dzisiaj Hania. Tu jest prześliczny. Radka? No innych dzieci nie będziemy pokazywać. Idziemy do domku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teraz tak. Był czas na poszukiwania, a teraz trzeba się wziąć do roboty. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.